na początku 40-dniowego przygotowania do świąt paschalnych. Witajcie, kochani czciciele Matki Bożej! Natuchno nad modrym jeziorem, doliny wód supi strzegąca. Dla wszystkich tyś z nieba jest darem, o piękno tych ziem się troszcząca. Strażniczko leśnych uroczysk, tak pięknie chronisz przyrodę, chwalona przez całe stworzenie, woń lasów, powietrze i wodę. Leśników rzeczniczko, ochraniaj ich leśna jutrzenko, patronuj im wieczna dziedziczko. Siedliska, ptaki, owady, zwierzęta, Maryjo, tak zawsze nam bliska, pogodna, troskliwa i święta. W środę kapłan, posypując nasze głowy popiołem, mówił: pokutujcie i wierzcie Ewangelii. Pamiętaj, człowiecze, że jesteś prochem i w proch się obrócisz. Te słowa musimy zapamiętać, przynajmniej przez cały Wielki Post, który właśnie rozpoczynamy. Bo Wielki Post to czas 40-dniowego przygotowania do radosnych świąt Zmartwychwstania Pana Jezusa, do Wielkanocy. Czas szczególnego przypomnienia sobie męki i śmierci Zbawiciela, a nawet nie tylko przypomnienia, ale i włączenia swego życia w tę mękę i śmierć. Uświadomiliśmy to sobie, wędrując ostatnio po Kaszubach niedaleko Kartuz.
tamte rozmowy i przemyślenia zawarliśmy w piosence Na dróg rozstaju. Chrystus miłosierny, świata Zbawiciel i ludzi Odkupiciel, którego wielbimy dziecięcym śpiewem, pewnego dnia po chrzcie w rzece Jordan, jak mówi Ewangelia, poszedł na pustynię. Pragnął bowiem odbyć 40-dniowy post. My, idąc za przykładem Pana Jezusa, rozpoczęliśmy również parę dni temu 40-dniowy post, by przygotować się należycie do świąt Wielkiej Nocy. Pan Jezus był sam na pustyni. Nikt z ludzi nie był świadkiem Jego modlitw i pokus. Potem zaś opowiedział je apostołom, dzięki czemu ewangeliści mogli je spisać. Posłuchajcie, co napisali. 40 dni i nocy przebywał Jezus na pustyni. Nic nie jadł, nie pił i poczuł w końcu głód. Wtedy przystąpił do Niego diabeł i rzekł: jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz, żeby te kamienie stały się chlebem. A Jezus Chrystus mu odparł: napisane jest, nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. Wtedy wziął go diabeł do miasta świętego, postawił na narożniku świątyni i rzekł mu: jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć się w dół. Napisane jest, aniołom swoim rozkaże o tobie, a na rękach nosić cię będą. Odrzekł mu Jezus: ale jest napisane także, nie będziesz wystawiał na próbę Pana Boga swego. Mocniejszy niż szatan okazał się Pan, pokonał on diabła zdecydowanie. On Tobie pomoże, Pan zdecydowanie.
Jeszcze raz wziął go diabeł na wysoką górę. Pokazał mu wszystkie królestwa tego świata. Dam ci to wszystko, powiedział diabeł, jeśli upadłszy, oddasz mi pokłon. Na to odrzekł mu Jezus, idź precz, szatanie, jest bowiem napisane, Panu Bogu swemu będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu służyć będziesz. Wtedy opuścił go diabeł, oto przystąpili i usługiwali mu aniołowie. Słyszeliśmy, że szatan odstąpił od Jezusa. Odszedł, bo Pan go zwyciężył. Nie posłuchał tego, co szatan mówił, nie uwierzył mu. I przez to, co się zdarzyło tam na pustyni, Pan Jezus zapowiedział, że później go całkiem zwycięży. Zwycięży szatana. Przez swoją śmierć i zmartwychwstanie. I jeszcze pokazał nam, że my też mamy nie słuchać tego, co nam doradza zły duch. I mamy mu nie wierzyć, bo jest kłamcą. On nas namawia, żeby nie słuchać Pana Boga, nie słuchać rodziców, żeby robić to, co się chce, a nie to, co trzeba, co się powinno robić, gdy się jest dzieckiem Bożym. Jeśli nie posłuchamy szatana, zwyciężymy. Prawie tak, jak Pan Jezus na pustyni. Poprośmy teraz Pana, aby nam zawsze pomagał zwyciężać i przez to zwyciężenie rozszerzać Królestwo Boże. Aby każdy z nas zachował w sobie swoją godność, bowiem jestem dzieckiem Bożym. Kochani, dziękujmy Panu Jezusowi za to, że zwyciężył szatana. My też starajmy się o takie zwycięstwo przez cały tydzień. Asia, Paweł, Magda. Cześć! La, 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 la.